Usza Rutkowska, witam serdecznie Państwa w horoskopie Dnia Telewizji Regionalnej w czwartek 29 listopada. Zapraszam teraz na program i przygodę z 12 znakami zodiaku. Strzelcu. Myśl, która Ci dziś przyjdzie do głowy, może być rewolucyjna dla Twojej najbliższej przyszłości. Postaraj się jej nie odkładać na półkę i zacznij działać, a na efekty nie będziesz musiał zbyt długo czekać. Ocieplenie relacji z najbliższymi pozwoli Ci wreszcie odetchnąć z ulgą. Czeka Cię ważna wizyta u specjalisty, dlatego lepiej nie odkładaj jej na później, bo mogą z tego nastąpić powikłania. Koziorożcu, powinieneś teraz planować randki. W miłości ożywienie kontaktów towarzyskich i deklaracje uczuciowe. Pozytywny dzień także w aspekcie zawodowym. Wreszcie zostaniesz doceniony, masz też szansę na podwyżkę. W zdrowiu niestety spadek odporności, który poprawią Ci witaminy. Wodniku, dziś wszystko zacznie wracać do normy, co pozwoli odzyskać równowagę i kondycję psychiczną. W miłości skieruj swój potencjał w kierunku życia emocjonalnego. W pracy nie spalaj całej swojej energii, bo Twoje starania nie zostaną teraz w pełni zauważone. Jeśli zachowasz spokój i równowagę, to może być dla Ciebie bardzo pozytywny dzień. Ryby. Dzień niesie sobą negatywne układy planetarne niemal w każdym aspekcie Waszego życia. Nie będzie on jednak na tyle silny, aby mówić o tragedii. Postarajcie się zachować równowagę w miłości i zdrowy rozsądek w pracy, a zakończycie ten dzień bez zarysowań. W zdrowiu osłabienie, rozdrażnienie i niepokój. Zalecam duże dawki magnezu. Baranie, planety obdarują Cię teraz wyjątkową intuicją i pomysłowością, co wróży narodziny nowego, niebanalnego projektu, który zaowocuje w przyszłości przypływem gotówki. Neutralny wpływ ciał astralnych na uczucia przyniesie chwilę wytchnienia i równowagi. Będziesz miał wyjątkowy nastrój. Byku. Świetny czas na miłość, szczególnie dla osób samotnych. Gwiazdy wzmocnią teraz Twój urok osobisty i sprawią, że będziesz niezwykle atrakcyjny dla otoczenia. To wróży tylko ożywieniem kontaktów towarzyskich. Dobra pasa również w interesach i wdrażniania w życie nowych, ciekawych projektów. Poprawi się Twoje samopoczucie i wzmocni samoocena. Bliźnięta. Wasze siły witalne wzrosną i dostaniecie teraz zastrzyk pozytywnej energii, abyście mogły poradzić sobie ze sprawami, które będą dalekie od ideału. Jeśli nie musicie, to nie skupiajcie się dziś na biznesie. W relacjach z partnerem postarajcie się o wyrozumiałość i cierpliwość. Takie działania skutecznie zniwelują wszelkie negatywy. W ogóle dziś, zwłaszcza wieczorem, będzie towarzyszył Wam niepokój. Raku, możesz odczuć odrobinę spóźnione reakcje i nie w każdym momencie będziesz czuł się komfortowo. Neutralny układ ciał astralnych dla Twojej sfery zawodowej, również emocjonalnej, nie wróży teraz spektakularnych sukcesów. Ale też nie niesie porażek. Wróżę ogólnie dobry nastrój. Musisz oszczędzać, bo możesz popaść w tarapaty finansowe. Lwie. Świetny czas na poukładanie sobie tego, na co do tej pory nie starczało Ci energii i zaangażowania. Doskonale poradzisz sobie w biznesie. Interesy będą dla Ciebie przejrzyste i klarowne.
W uczuciach ma szansę na wniesienie promyka nadziei, więzi łączące cię z bliską sercu ci osobą. Zrób jednak coś dla siebie, głównie dla poprawienia swojej kondycji. Panno, nadal świetna pasa biznesowa i korzystny układ planetarny dla sfery zawodowej. To podpowiadać ci może tylko najwłaściwsze rozwiązania w podjęciu decyzji dotyczących twojej przyszłości. W uczuciach i w zdrowiu gwiazdy są neutralne, ale wniosą ci radość i szczęście. Unikaj plotek, bo możesz sama paść ich ofiarą. Wago, poczujesz tchnienie optymizmu i wszystko zacznie być dla ciebie bardziej oczywiste. Możesz paść na świetny pomysł przełomowy dla twojej przyszłości zawodowej, więc zachowaj czujność i miej oczy szeroko otwarte. W miłości lekki powiew romantyzmu. Poprawi się twój nastrój i ogólne samopoczucie. Idź naprzód. Nie oglądaj się za siebie. Skorpionie, ten dzień będzie pomyślny dla ciebie w każdej dziedzinie życia. W uczuciach rozpalisz namiętności i możesz liczyć na pełen doznań wieczór. A jeśli bardziej twoją głowę zajmuje biznes, to właśnie teraz możesz odnieść spektakularny sukces. Polepszy ci się zdrowie, jeśli będziesz bardziej asertywny i nie będziesz wszystkim i każdym się tak przejmował. I to już wszystko, co przygotowałam na dziś dla Państwa. Cieszę się, jeżeli mogłam pomóc. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia jutro.